Witajcie serdecznie, z tej strony Urban. Widzicie, gdzie jestem? Jestem pod ośrodkiem treningowym Queen's Park Rangers, drużyny, która gra w Championship w Londynie oczywiście. Idę się spotkać teraz z Tczewiakiem, kolesiem z tego samego miasta, z tego samego osiedla. Chodził nawet do tej samej szkoły co ja i miał tych samych nauczycieli. Niestety albo stety jest ode mnie 9 lat młodszy. Nazywa się Paweł Wszołek i gra dla tego zespołu. Zapraszam. Witam serdecznie wszystkich, z tej strony Paweł Wszołek. Chciałbym Was wszystkich zaprosić na wycieczkę po ośrodku treningowym Queen's Park Rangers. Zapraszam. Obecnie jesteśmy w naszym, można powiedzieć, takim klubowej restauracji, czyli gdzie mamy do dyspozycji śniadania, obiady. Każdy, kto ma ochotę i na śniadanie zjeść w klubie, to może przyjść od 8 rano do 9.15. Jest do wyboru wszystko, są posiłki bezglutenowe. Kto jest wegan, kto nie, to tylko na kuchni mówi do kucharzy, czego potrzebuje, czego nie może jeść. Wszystko jest przygotowywane indywidualnie. Tak samo. Jakbyś na przykład poprosił o polskie. Jakbym poprosił o polskie, myślę, że nie było z tym problemu, bo też kucharz jest, jednym z kucharzy to jest Polak, więc też tam ja mam akurat swoją dietę. Śniadania jem zawsze w domu, bardzo rzadko jem tutaj, ale praktycznie można powiedzieć, zawsze jem w domu śniadanie. Obiad zawsze staram się jeść z drużyną, bo to też fajnie zjeść z drużyną i to tak zwany kolektyw. Można porozmawiać ze znajomymi, więc to jest takie budujące, żeby być jako drużyna ze sobą. Uważam, że to jest bardzo dobra opcja w piłce, bo masz wszystko na miejscu. Po ciężkim treningu możesz od razu uzupełnić węglowodany czy białko, bo od razu wykąpiesz się, idziesz zjeść. Później możesz jeszcze iść na siłownię, indywidualne zajęcia. Jest to na pewno bardzo pomocne. A tutaj widzimy, że to jest nasza tak jakby powiedzieć, żardomem szkolnym nasza stołówka. To jest nasza kuchnia. PlayStation też tam jest? Tak, jest PlayStation. Tam dalej widać darca. Ktoś ma między treningami, jak mamy dwa treningi, to może sobie pograć darca, w ping-ponga, w bilarda, co kto potrzebuje. Także może i sobie też odpocząć, bo mamy tam do dyspozycji trzy łóżka, więc kto potrzebuje iść jakąś, można powiedzieć, drzemkę 30-minutową, to pójdzie na drzemkę. Masz na tablicy, kto jest uczulony na co są zdjęcia zawodników. Poproszę. Widać wszystko. Ty masz jakieś specjalne te uczulenie? Tak, ja mam w tym momencie intolerancję na jajka i na mleko, więc korzystam tylko z jakiegoś mleka migdałowego, kokosowego. No jajek unikam, więc a ja zawsze w dzieciństwie lubiłem jeść jajecznicę, jak chyba każdy. No ale niestety, teraz muszę przetrwać jakiś rok z tym, może to mi przejdzie, więc zobaczymy. No ale to, jak już mówiłem, śniadania jem przede wszystkim w domu, bo bardziej przygotowuję tam pod siebie. Wolę jeść też z żoną śniadanie, no ale obiad zawsze jem z drużyną, bo tak jak mówiłem wcześniej. Kupię siła. Tak, dokładnie, to jest drużyna. Gdzie idziemy teraz? Idziemy teraz na siłownię. Przejdziemy holem, gdzie też widać, można powiedzieć, całe legendy, tutaj są zdjęcia. Drużyna z roku 75-76. Kiedy będzie takie zdjęcie z tobą? Wierzę, że takie coś będzie. No jeszcze muszę trochę pograć tej drużynie i pokazać swoją wartość, udowodnić. Na pewno. Tutaj idziemy. Może wejdziemy to jeszcze do naszej odnowy. Takiej. Jest to jakaś duża odnowa, ale zawsze coś. Widać świeżo. Tak jest, tutaj możesz to skamerować, tu mamy taki mały basen, gdzie ja zawsze staram się wchodzić na 10 minut, żeby się rozluźnić. Tam mamy zimne, lodowate wody, takie źródła, gdzie to też bardzo dobrze po ciężkim treningu jest wejść. Tak, dokładnie, na 10 minut jest to lodowata woda, sobie ustawiasz z bąbelkami jak chcesz, też możemy zobaczyć. Tu mamy całe instrukcje, jak z czego korzystać, zimnej wody, żeby kontrasty były, 4-6 minut.
jest napisane, kontrasty, czyli ciepła, zimna woda, dwie minuty w zimnej, potem wejść do ciepłej i tak cztery serie. W basenie gdzieś od 10 do 15 jakiś jogging, rozciąganie, to też jest bardzo ważne. To zależy jak to potrzebuje, każdy ma swój organizm. Nic nie jest przypadkowe. Dokładnie. Tutaj mamy cytaty wielkich gwiazd sportu. Tu masz, zobacz. Tu masz... Hard work beats talent, when talent doesn't work hard. Dokładnie. Tutaj następne. Tutaj masz Pele. Cytat Pelego. To każdy zna, wiadomo, to jest legenda. Proszę. Brzmi to bardzo fajne, takie budujące. To jest Mohamed Ali. Tutaj mamy zawsze telewizor, informacje przed danym meczem, co, kiedy, wyjazd, do jakiego hotelu śpimy. No właśnie, jak to wygląda przed meczem domowym, przed meczem wyjazdowym? Czy dzień wcześniej wyjeżdżacie? Tak. Jak to właśnie? Przed meczem wyjazdowym zawsze wyjeżdżamy dzień wcześniej. Tak jak już mówiłem, tutaj mamy zawsze informacje, o której jest. Na przykład jutro mamy tutaj wyjazd pociągiem. Pociąg jest o 15.30 z King Cross. Musimy się stawić 9.30 na treningu, trening 10.30. Posiłek od 12.00, 13.30 wyjeżdżamy na dworzec. Tutaj mamy dinner 18.30 i kto potrzebuje 22.00 jeszcze jakiś posiłek i później już tutaj rano. Inny plan, tak jak mówiłem wcześniej. To jest bardzo ważna rzecz. Akurat w ostatnim meczu z Birmingham nie dostałem szansy. Ale ostatnio często pojawiałeś się od pierwszej minuty. Tak, oczywiście. No tutaj zawsze po meczach dwa dni później mamy statystyki, kto ile przebiegł w meczu, kto ile przebiegł, to jest bardzo ważne, w sprincie, czyli szybkość. High speed jest. High speed running, czyli widać, to jest bardzo ważne. Tutaj mamy sprinty, ile kto sprintu w meczu zrobił. Tutaj w jakiej intensywności pracował na boisku. Do 10 to jest maksymalnie, czyli tu widać, że... No, kolej zasuwał bardzo dobrze. No, to jest dla mnie najważniejsze. Mój rekord to jest tutaj, kiedy zrobiłem w jednym meczu 2000 w sprincie. W tamtym sezonie to była naprawdę, już wszyscy mi pod wrażenie, to był najlepszy... Jak ten 2700 najlepsze. No, ale to był najlepszy 2000. Wynik. No, ja wtedy naprawdę... A to jest też bardzo ważne, sam legendy naszego klubu, nasz dyrektor Les Ferdinand, który strzelił ponad 150 goli w Premier League. Widać tutaj, co drugi mecz już strzelał bramki, więc jest wielką legendą. No słuchaj, na razie ty masz około 60, ile? 4 bramki strzelone? 5 bramek. 5 bramek strzelonych. O, jeszcze trochę mi brakuje. Tutaj mamy duże legendy, Andy Sinton, Mark Lazarus, Andy Impey. Tutaj pracują w klubie. Bardzo dobrzy ludzie, pomagają we wszystkim. Zawsze można do nich się zgłosić, więc to też jest super rzecz. No, tutaj mamy też takie zdjęcie, to jeszcze nie pokazałem. Na każdym treningu pracujemy z GPS-ami i tu pokazane, jak mamy je zakładać, jak ten. A powiedz mi jeszcze jedno, jak oni wam mierzą? Właśnie z tymi GPS-ami jest główna taka, zakładamy te GPS-y, kamizelki i jest taki, można powiedzieć, jak to się nazywa, taka antena główna, która przyciąga to wszystko do siebie, do komputera zapisuje. Każdy twój krok. W trakcie meczu? Tak, w trakcie meczu. Nie, wszędzie. To nie będę posuwał toalety, bo to nie ma. Tutaj są jeszcze dalej te same legendy klubu, zdjęcia. To jest super, uważam, super inicjatywa, bo zawsze te legendy wszystkie klubu trzeba zawsze szanować i to jest bardzo ważne. Tutaj nie będziemy wchodzić, to jest, można powiedzieć tutaj, naszych kitmenów biuro. Czyli przygotowują nam. Tak, przygotowują nasz sprzęt i wszystko. Tam mamy pomieszczenie z naszymi wszystkimi korkami, jest zamknięte. Tutaj. Wszystkie korki, buty, kto jakie ma, rozmiary, to jest swoje. No. Tutaj to każdy. Tutaj jest główny regulamin klubu, to możecie też zobaczyć, każdy musiał się podpisać. Gdzie jest twój podpis? Gdzieś nie wiem, musiał go poszukać. Tak na was gra, że nie widać. No. I widzę, co sezon ta plexi jest zmieniana. Tak, jakieś są. Dokładnie. Po prostu nowi zawodnicy się opisują. Dokładnie. Tutaj wam pokażę jeszcze. Wiadomo, nie będziemy tutaj dużo wchodzić. Tutaj jest physio room, są łóżka wszędzie. Więc tutaj jest, mamy super fizjoterapeutów, we wszystkich pomagamy, na wszystkim się znają. Więc to jest też bardzo ważna rzecz, bo. Tak samo w piłce zdarzają się kontuzje i potrzebne są osoby, które w tym ci pomogą wrócić do tego wszystkiego
i mamy super trener od przygotowania, fizjoterapeutów, więc nic tylko jak i dawać się wszystko i trenować na maksa, to jest bardzo ważne. Tutaj musimy być cicho, bo tam cała władza siedzi, więc nie ma co przeszkadzać w pracy. Nie ma co podpaść i idziemy dalej. To jeden z naszych super przygotowania fizycznego. Preparator. Hejda. Good. O, idzie nasz bramkarz teraz właśnie. U23. Wielki talent. Wielki talent, nadzieja polskiej piłki też myślę nożnej. No. Teraz pokażę wam tutaj naszą siłownię. Tutaj wchodzimy już przed treningiem przebierać buty i wszystko. To jest specjalnie taka nawierzchnia, że tutaj zmieniamy buty. Kto wejdzie w korkach tam, to płaci odpowiednią karę. Nie można w korkach, tak, tam tylko w klapkach albo w butach na siłownię. Tutaj korki, to są miejsca, to się zmienia korki. Też tak. Tam też są buty, którą parę hitman wie zawsze, którą parę kto potrzebuje na dany mecz. Trening zależy jak jest w danym dniu, jak jest mocna ulewa, wiadomo, trzeba inne buty dobrać. Jak jest słońce, tak jak dzisiaj, to trzeba wziąć korki takie, żeby się miało odcisków. No to mogę jeszcze powiedzieć. I tak, jak to jest właśnie z tymi butami? Na każdy mecz masz nowe, czy jednak wolisz w rozbieganych? Nie. Ja dostajesz dane pary. Ja nie lubię tak często zmieniać buty. Choć zdają się przypadki, że ludzie lubią grać na każdym meczu w nowych, ale ja nie jestem aż tak szalony. No, nie lubię zmieniać, wolę mieć rozbite korki, grać przez jakiś tam dany okres w tych samych butach. A jeśli chodzi, jak już mówiłem wcześniej, no zależy od pogody, to wychodzisz na rozgrzewkę i wiesz, które buty potrzebujesz do meczu dobrać, no, żebyś się nie ślizgał, bo też może to wpłynąć na stratę bramki, czy na coś innego, nie? Tutaj wchodzimy teraz na siłownię. Tu widzimy, to jest bardzo ważna rzecz. Zawsze przed treningiem mamy tutaj rowerki, Kaisery. I przeważnie każdy przed treningiem tu przyjeżdża, jeździ swoje. Ja na przykład 10-15 minut muszę przed treningiem pojeździć. Potem dane swoje jakieś ćwiczenia wykonać przed treningiem, wzmacniające na nogi, brzuszki, pompki, takie rzeczy. To jest bardzo ważna rzecz. Tutaj mamy pokój naszego od suplementów, czyli naszego takiego dietetyka klubowego, który rano chłopakom wszystkim daje suplementy, co i jak. Jakieś omega, różne rzeczy, widzimy białka, różne sprawy. To jest właśnie to, co ściąga te wszystkie chipy. Te maszyny stawia. To jest ta antena cała. Tak, to jest to. To jest pokój, mówiłem ci, naszego dietetyka. A powiedz mi, Paweł, właśnie jak wygląda wasz dzień treningowy? W której zaczynacie, o której kończycie? Ile sesji macie? No czasami, przede wszystkim 9:30 jest zbiórka, zawsze. Godzina przed treningiem, o 10:30. Zależy, co jest na planie napisane. Mamy jakieś odprawy, czyli meeting o 10:30. No i później 15 minut, powiedzmy, meetingu, wychodzimy na trening, tutaj przybieramy buty i wychodzimy na murawę. Czyli musisz być zawsze godzinę przed treningiem. Jak już mówię, no godzinę to po to, żebyś indywidualnie przygotował się do zajęć. Po to jest tutaj właśnie te rowerki, te ćwiczenia, żeby każdy inaczej musi pracować nad czymś innym, więc po to jest. A ty jesteś takim zawodnikiem, który zostaje po treningach i jeszcze coś tam dopracowuje? Ja zawsze, no już tak się nauczyłem we Włoszech, już w Polsce, wiadomo, mam taką mentalność, że pracuję nad swoimi słabszymi stronami. Zawsze zostaję po treningu, przed treningiem, czy to też gramy jakieś, trenuję swoje słabszą nogę, czy gramy jakąś siatkonogę i tak dalej, czyli siatkonogę, czyli jeden na jeden, gramy na dwa kontakty piłkę, kto wygra. To jest też bardzo ważne, pomaga w technice. Tutaj dalej, to już nie będę ci sprzętu pokazywał, to są na nogi, na brzuszki, na wszystko. Tutaj mamy płotki, to też jest ważna rzecz, na brzuszki, do podciągania i tak dalej. Dużo czasu spędzasz na siłowni? Spędzam dużo, ale to nie robię jakoś, żeby się napompować, bo to mi niepotrzebne, żeby być jakiś napompowany. Ćwiczę nad brzuszkami, głębokie mięśnie, żeby poprawić, bo to jest najważniejsze, żeby mieć siłę, szybkość wydolnościową, czyli być wydolny i szybki, to jest bardzo ważne na mojej pozycji. Żeby z para dobrze się przepchać. Dokładnie. Tutaj mamy właśnie, tutaj przeważnie po treningu przychodzę się rozciągać, rolować, tu przychodzimy. Czasami mamy zajęcia z jogi tutaj, kto chce zajęcia z jogi. I tutaj gramy właśnie w tego head tenisa, czyli jak ci mówiłem, tu mamy pole i gramy, tutaj są linie. Więc super rzecz.
Ale to jest głównie takie chyba miejsce, gdzie się człowiek może bardziej wyciszyć. To jest są materace, więc to jest super rzecz, bo też po treningu fajnie, ciężki treningu, 10 minut sobie odpocząć psychicznie, nabrać energii. To jest też ważna rzecz. Które miejsca są pozamykane, więc nie zobaczymy, bo akurat już jest taka godzina, że niektórzy pojechali do domu. Też to jest butami, że nie wiadomo, jest zamknięte, więc żeby nikt tutaj nie wszedł, więc normalne. Szkoda, przepraszam, że wam nie pokażę wszystkich tych. Tutaj jest wyjście na naszą kochaną Murawę. Najważniejsza rzecz chyba, nie? Najważniejsza. Tutaj człowiek tutaj czuje się jak w niebie, że tak się wyrażę. Ja zawsze mam taką tendencję, że jak wchodzę, to dotyka Murawy. Każdego dnia się modlę. To jest... Tak mam po prostu, jestem osobą wierzącą. No i teraz o tych naszych Murawach. To jest główne boisko. Tutaj widzimy wszystko takie do wszystkiego. Najczęściej trenujemy tutaj. Tutaj są wszystkie boiska. To są do akademii, do młodszych roczników. Tam co widzimy. Głównie to boisko tam, co teraz jest akurat... bo też tak teraz jesteśmy przed ostatnim meczem, więc... wszystko jest, widzicie, spiaskowane i będzie przez wakacje będzie po prostu dojrzewać i na nowy sezon, na nowe przygotowania będą nowe boiska. Wszystko jest wymieniane. Tam trenują wszyscy juniorzy, to widzisz, możesz nawet w oddali zobaczyć. Jest chyba z 10 czy 15 boisk. A ile wszystkich jest tutaj? Nie wiem. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No z 10 na pewno jest, jak patrzysz. Jeszcze, możemy, po Murawie może pójdziemy tutaj bokiem. Tutaj fajnie. Murawa to jest odzorowująca taka, jaka jest na stadionie? Tutaj jest trochę dosyć twardo, ale no jest podobnie. Jest takie samo, można powiedzieć, no. Tutaj mamy fajny napis We are QPR, czyli wszyscy jesteście na... fajna rzecz. Ja tu się super czuję, bo tutaj czuć taki spokój. Ja lubię spokój. Tu możesz się wyciszyć, możesz... Czasem samolot przeleci. No, przeleci, ale go nie słychać. Tutaj można, no w sumie nie teraz słuchać, ale skupiasz się na tej do ciężkiej pracy, jest tutaj duża przestrzeń, człowiek się fajnie czuje, czasami jak jest słońce, to nie idziesz na siłownię, tutaj chcesz coś porobić na tej trawie, brzuszki czy pompki, porozciągasz się, więc uważam, że to jest fajne, bo to też bardzo ważne, żeby się wyciszyć, a nie po to się przychodzi na treningi, żeby poprawiać swoje słabe strony, co później będzie owocowało w spotkaniach o stawkę, więc to jest najważniejsze. I co? No i idziemy dalej, zobaczymy to teraz te Murawy, tą Murawę, którą teraz wymieniają zawsze pod koniec sezonu. A powiedz mi, Paweł, jakbyś miał tak porównać miejsca, gdzie grałeś i trenowałeś, gdzie były najlepsze warunki, gdzie ci najbardziej jakby najlepiej się gra i najlepiej trenuje? Na pewno nie mogę powiedzieć, że we Włoszech było źle, bo w Sampdorii mieliśmy fajne warunki, nie było takich aż dużych możliwości. W Hellasie Verona też mieliśmy tam 4 boiska, ale tutaj mówię, wszystko są najlepsze warunki tu do wszystkiego. Mają rozmach, co? Mają rozmach, no nie będę dokańczał. jest tutaj super. Nic tylko jak się rozwijać. Przyjechałem tutaj grać w piłkę, a nie żeby zwiedzać Londyn. To jest mój cel. I co, no staram się dać w każdym meczu jak najwięcej. Wierzę, że to kibice doceniają. I co mogę powiedzieć? No będę dawał siebie zawsze wszystko. I to jest chyba najważniejsze na boisku, że jak wychodzisz na boisko, wiesz, że w tygodniu czy zawsze trenowałeś na maksa i nie masz żadnej wymówki, bo jak ciężko nie pracujesz i się obijasz, to później jak coś nie wyjdzie, no to nie masz mieć do nikogo pretensji, ale ja jestem sumiennym człowiekiem i zawsze daję z siebie wszystko i to zawsze praca wraca prędzej czy później, tak jest moje zdanie. Tutaj jest miejsce, teraz się zobacz, wszystko jest tutaj teraz jakby to powiedzieć przejechane. Bo... Bardziej wygląda jak do plażowej siatkówki, tak, nie? Teraz jest, bo tutaj zawsze mamy przez cały sezon, to jest miejsce do rozgrzewek. Jakieś testy biegowe tutaj, w tym miejscu, żeby nie niszczyć boiska. I zawsze po sezonie już nie będziemy tu trenować, bo już mamy w poniedziałek urlopy, w niedzielę ostatni najważniejszy mecz, o którym myślimy. No i to mówiłem ci, 2 miesiące to dojdzie do siebie te boiska i później będą znowu jak nowe. No. Te 3 boiska są do naszej dyspozycji zawsze. Tam akademia. I co, no jak już powiedziałem, no jest tu cudownie i
i trzeba zasuwać. Paweł, a powiedz mi, jak to wygląda z ogłaszaniem składu? Kiedy ty się dowiadujesz, czy będziesz grał w pierwszym składzie, czy będziesz na ławie, czy w ogóle jedziesz na mecz? Tutaj w klubie coś takiego, że tak jak dzisiaj mieliśmy trening, jutro mamy stałe fragmenty gry przeważnie, to dzisiaj wiemy, jaka jest osiemnastka, meczowa przeważnie, osiemnastka, dziewiętnastka. Na mecze wyjazdowe jeździ nas dwóch więcej zawsze, bo różne kontuzje, albo coś się zdarzy. No ale skład przedmeczowy znamy zawsze na odprawie dopiero w niedzielę, parę godzin przed meczem. Dlatego to jest dobre, bo każdy do końca ciśnie, każdy na treningu daje z siebie wszystko. Więc to jest, nie ma pewniaków. Nie ma pewniaków, najważniejsza jest rywalizacja, pozytywna rywalizacja, wiadomo. I co, no ja lubię rywalizację i uważam, że tylko jak się ma dwóch zawodników na danej pozycji bardzo dobrych, to tylko pomaga drugiemu. I każdy, można powiedzieć, wspiera siebie nawzajem. W tej drużynie tak jest, ludzie się wspierają. Wspieramy się, to jest bardzo ważne w piłce nożnej, bo piłka nożna to jest, jak wiemy, każdy wie, to jest drużyna zespołowa. Nie ma tak, że sam zawodnik wygra cały mecz, tym bardziej w dzisiejszych czasach. Potrzebne są zmiany. Bardzo często zawodnicy, którzy wchodzą z ławki, decydują o losach meczu, więc tym bardziej nie można się obrażać i trzeba cisnąć do przodu, że tak się wyrażę. No a jeszcze właśnie chciałbym, korzystając z chwili, zaprosić wszystkich kibiców piłki nożnej na mecze Queen's Park Rangers. Naprawdę świetna atmosfera na stadionie. Trochę wiadomo reklama, ale wasze się pojawimy i tak, nagramy odcinek. Tak, wasze wsparcie zawsze się przyda. Jest to miłe, gdy Polacy, gdy rodacy zawsze ciebie wspierają. I co tu mogę powiedzieć? Pozdrawiam. No właśnie, słuchaj, czy jak są mecze, to widzisz jakieś flagi wywieszone? Tak. Widzę flagi polskie, widzę dużo, przychodzę nawet szkoły, podchodzę często do meczu. Chciałbym dać wszystkim koszulkę, ale niestety no, nie mam tyle koszulek. Czasami, często dosyć, zawsze ktoś mnie poprosi, dam koszulkę. Parę tych koszulek rozdałem, nawet była taka sytuacja, że chłopczyk miał transparent, Paweł, daj mi swoją koszulkę, też to Anglicy, Polacy. Jest to fajne, bo tak jak mówiłem, to widać, że twoja praca nie idzie na marne i ludzie doceniają to jak wyglądasz w meczach. I co, no po to też się trenuje, po to się gra piłkę też, żeby radować kibiców, bo nie oszukujmy się, piłka nożna nie istniałaby bez fanów i to jest na całym świecie i to w każdym sporcie. No jak już mówiłem, chciałem pozdrowić wszystkich fanów i co, no. Pozdrawiam i życzę zdrowia. Nadzieja polskiej bramki, konkurencja dla Szczęsnego. No jeszcze długa droga, ale Marcin Brzozowski. Witam wszystkich, witam. Słuchaj, jak długo jesteś w klubie? W klubie jestem od U12, więc około 8-7 lat już tutaj jestem. To ty jesteś już prawie jak Angol. No, tutaj chodziłem do szkoły, także Anglia to nie jest jakby coś nowego dla mnie. No ale wiadomo, urodziłem się w Polsce, więc czuję się Polakiem. Oczywiście, to żartujemy z tym Angolem, w sensie takim. To Wojtek Szczęsny też zaczynał, jak był młody. Wojtek tak. Szczęsny też wyjechał chyba w wieku 16 czy 14 lat? Tak, 16 wyjechał i tam widać, jak wszystko to poszło. Powiedz mi, jak to właśnie wygląda, jak ty się dostałeś tutaj? Więc ciężko na początku było, muszę powiedzieć, bo gdy tutaj przyjechałem, wiadomo, nie mówiłem nic po angielsku ani nic i jakby tak zostałem wyrzucony na głęboką wodę, dokładnie. I poszedłem do klubu niedzielnego, gdzie się nie dostałem, ale jakoś tak od dziecka chciałem być piłkarzem i tak dalej i to mnie jakoś cały czas jakby wiedziałem, że... Ciągnąłeś po prostu, miałeś pod górkę, a jechałeś... Jechałem dalej i dokładnie. W końcu znalazłem niedzielny klub, który dał mi szansę i kontynuowałem tam, miałem przez jeden sezon i skauci przyjechali na mecze. I zaprosili mnie, żebym tutaj przyjechał. Miałem to 12 lat wtedy bodajże i wtedy się tak jakby to zaczęło. Jak to właśnie wygląda wszystko, te testy całe? Pewnie widzowie by chętnie usłyszeli. Przyjeżdżałem dwa razy w tygodniu, trenowałem z innymi bramkarzami, co byli już tutaj w klubie, też w takim 12-13 latkowie, to starsi też byli. I to około 6 tygodni, mniej więcej 6 tygodni i klub podejmuje decyzję, czy podpisuje z tobą, czy nie. Więc około po 3 tygodniach dostałem decyzję, że tak, klub jest zadowolony i że z chęcią jakby podpiszą mnie na te 2 lata. Więc, jaka twoja reakcja? No mega byłem zadowolony, mega. Spełniałaś te marzenia w tej chwili, no ale wiedziałem, że to jeszcze długa droga. To jest dopiero początek drogi, dokładnie. Nie? Ale już sam fakt być w takim klubie w Anglii, to jeszcze coś czekaj, dla mnie to było. Nie były czasy czasami, jak ciebie podpisywali, jak oni grali jeszcze w Premier League? Jak podpisałem, to byli w
Championship i wtedy właśnie awansowali. Tak, to był ten sezon, kiedy oni awansowali, więc... Więc to o, Premier League blisko. Dokładnie. Na mecze chodziłeś, bilety były. Tak. Więc nieźle. Powiedz mi, jak teraz masz 18 lat i już zahaczasz o pierwszą drużynę, trenujesz z nimi? Trenuję często z nimi tutaj właśnie, jak odkąd przyszedłem do U23, dostałem więcej szans, żeby trenować z pierwszym zespołem. A na puchary na przykład miałeś szansę pojechać jakoś? Chociaż głęboka ława, ale że wiesz, że czujesz to, byłem, że jesteś. Jak miałem 17 lat, to byłem wtedy w Pucharze Anglii na ławie z Nottingham Forest. To niesamowite przeżycie, no ale trzeba dążyć, żeby to nie było jedno, tylko cały czas, także zobaczymy. No to tak wyglądała wycieczka po ośrodku treningowym Queen's Park Rangers z moim ziomeczkiem, tczewiakiem, Pawłem Wszałkiem. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Łapka w górę, pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia, cześć.